Gdzie ja jestem? Cholera. Mój brat uciekł z domu po tym Happy Hour i nie wstawiłeś filmu o Five Nights at Freddy's. Czemu nie nagrałeś tego odcinka? Widzę, że nie zasłużyłeś na YouTube'owe konto. Wstawię, czy to znasz? To nie jest zwykły koszmar. Kto mówi? Nie bój się, jestem tu, żeby ci pomóc. Yeah! Siema, z tej strony Pies Gamer, a dzisiaj nagrywamy drugi odcinek z koszmaru Elevena. No i let's go. Dobra. Ostatnio walczyliśmy z moim demonem w głowie Freddym, a dzisiaj nie wiem, co mamy zrobić. Okej. Widzicie, jak ten Eleven się wolno rusza. Nie, mam iść do komputera. Ludzie pewnie bardzo chcą FNAF 4. Nagrywamy? Spowoduje to przejście do nocy trzeciej. Nagrywaj. Jeszcze nie. Ja sobie może lepiej wyjdę tutaj z domku i zobaczę, czy coś tu jest nowego. O, tu coś jest. Tu chyba byliśmy ostatnio nawet. Tak, dobra, to szpital. Mamy Fantę i U. Zdolności. Leczenie alfa i ogień alfa. Akwipun... O! Okej, dobra, dowiedzieliśmy się o czymś nowym. Tutaj byłem? O, kotek. Czego to... Śmieszne. Tylko gdzie... Co ja mogę zrobić teraz? Chciałam iść. To jest pan? Nie pamiętam. Chyba nie. Nie, tu byliśmy. Co ten gość mnie wywalił? Gdzie ja mogę iść? Mogłeś... O, to i Freddy! O, cześć, pytasz się? Co tu robię? Utknąłem. Ale proszę, nie mów nikomu. No dobra. No dobra, weźmy to w domku. O, skrzyneczka. Otwieramy te skrzynki. Tak. O kur. Kochanie, po tamtego odcinka. Już pierwsza walka. A, dobra. To go zdjęło na hita. To jest niezły atak. O. Chłopak. Spotkałeś już mojego zwierzaczka? Tak. Co mu zrobiłeś? Ty kupo gówna. Ta tarantula była warta 1000 złotych. Zamierzałem sprzedać ją na czarnym rynku. Ja ci pokażę. Kijacek. Chłopie. To tyle jeszcze ma taki. Jeszcze jeden chłopak mu zostało. Chyba nie, zatopimy go z atakiem. No i pokonaliśmy Jacka. Okej. Dobra, tu... Tu jest jakaś dróżka, pójdźmy na górę. Nie mogę. Nie ma tu za bardzo nic do roboty już chyba. O! Nie zbliżaj się do mnie. Zamknij się. Daj się związać po dobroci. To nic ci się nie stanie. Nie chcę
się bawić z tobą w kotka i myszkę. Chodź tu. Pomóż mi, proszę. Błagam cię, on chce mnie okraść. Ostrzegam cię, dzieciaku, jeśli chcesz wyjść stąd żywy, wyjdź teraz. Co powinienem zrobić? No, pomożemy mu. Okej, pomogę ci. Bardzo ci dziękuję. Dla mnie to żaden problem. Zginiecie obaj. Zamaskowany. O, jacie. On ma dwóch psów. O, mamy nieznajomego w teamie. Walczymy razem. Okej. Aha, co? Ja nie walczę, nie wybieram ataku w tym. Myślałem, tylko on sam sobie wybiera ataku, dobra. On używa cały czas... Ej! Czy on mi właśnie uśpił mojego nieznajomego? Niedobrze. Śmiesiu. Jeżeli chcesz zarobić, iść do roboty, a nie okradać innych. Co jest? To MP mi się skończyło. Niedobrze. Chyba dlatego nie mogę używać ognia. 3 minuty. Fanta, ale ona nawet tylko HP. Czyli atak zostaje. O, obudzić nas nie znamy. Dobra, pomóż mi chłopie, bo ja tam nie dam rady się bronić. Ale mam wczora. Leżysz. Leżysz i kwiczysz na podłodze. Dla mnie się. Kurczę, uśpij mi tego znowu nieznajomego. No dobra, i tak zdech. Team Elevena wygrał, hurra. Mam swój team, wow. Mam na imię Daniel. Ty jesteś Eleven, prawda? Słyszałem o tobie, ale nie spodziewałem się ciebie w tym mieście. Czemu się przeprowadziłeś? Nieważne, jeszcze raz dzięki za pomoc. Słuchaj, prowadzę sklep z bronią. Nie jesteś może zainteresowany kupnem? A co masz ciekawego? Proszę rozejrzeć się, bronie leżą tam, na stole. Okej. Okay. O, to bardzo ciekawe bronie. To nie jest prawdziwy miecz, tylko atrapa, stworzona na jakieś tam przedstawienie. Może posłużyć jako broń obuchowa? Sprzedam ci go za 70 zł. Nie, zobaczmy jeszcze inne. Interesuje cię bicz? Haha, okej, 200 zł i jest twój. Czy ja mam akurat 200 zł? Jeszcze ten łuk. To broń jeszcze nie jest... Aha, nie jest na sprzedaż. Dobra. Przyjdź jutro. Dobra, weźmy ten miecz, bo mi się podoba. Okej, dzięki, jest twój. Dobra, mamy miecz. To ten... Elo, Daniel. I tu chyba już nic do roboty. Chyba, że pójdę się w tą stronę. Mogę tu iść? Nie. Tu jest pub. To nie, tu już nie ma nic do roboty. Dobra, chodźmy na grę, tylko Five Nights at Freddy's 4. A tu mogę iść? Nie. Tu chyba już nie ma nic do roboty. To chodźmy. Ludzie pewnie bardzo chcą FNAF 4. Nagrywamy? Nagraj. Co się ze mną dzieje? Za nic w świecie nie uda mi się nagrać tego odcinka. To dziwne, ale nie chce mi się tego robić. Nie czuję się z tym dobrze. Cholera, może jutro będzie lepiej. No i chyba teraz musimy iść do łóżka.
I czuję, ale on się wolno rusza. Nie ma to jakiegoś sprintu czy coś? Noc trzecia. Jak we FNAF-ie. Kolejna noc, kolejny koszmar. Dokładnie tak jak ci mówiłem. Znowu ty. Jaką arcyważną wiadomość masz dla mnie tym razem? Ta noc będzie dużo trudniejsza niż poprzednia. Proszę, bądź ostrożny. A, zapomniałbym. W związku z tym, że za dnia spełniłeś dobry uczynek, tej nocy nie będziesz sam. Gdzieś tu czeka na ciebie twój pomocnik. Musisz go tylko znaleźć. To już chyba wszystko. Do usłyszenia przyszłej nocy. Okej, czyli twórca... No, głos twórcy powiedział, że gdzieś tu możemy znaleźć naszego pomocnika. Notatka. Zajemnicza notatka. Jeśli coś pójdzie zbyt dobrze i przez to straci wartość, nie wszystko stracone. Ustawienie czegoś na słaby może uratować twoje dupsko. Okej. Gdzie jestem w ogóle? Podłoga jakaś wyniszczona. Ściany z metalu. Wenty. Takie jakby laboratorium. Nie mogę tędy iść? O-o. To którędy ja mam iść? Wentami. Tu są jakieś drzwi. Potrzebuję karty dostępu przynajmniej poziomu trzeciego. Jakiej karty? Gdzie? Co? Dobra, czyli szukamy karty. O. Znalazłem karty. O, karty do gry. Pośród kart do gry Eleven znalazł kartę dostępu poziomu pierwszego. Co? Tyle? Ale ja nie chcę karty poziomu pierwszego. Bo ja potrzebuję, żeby otworzyć te drzwi kartę poziomu trzeciego. O, skrzyneczka. Znalazłeś dużą fantę. Idź. Nie wiem co to za laboratorium, ale... Trochę jest jakieś laboratorium opuszczone. Tak myślę, po tej podłodze rozwalonej. Te drzwi się nie otworzą. Super. Te drzwi się nie otworzą. To które się otworzą, ciekawe. Come on. Może ja coś przeoczyłem? Nie, tu nic nie ma. A wiem, gdzie chyba mogę iść. Teraz mogę pewnie tą drogą. Pewnie, że tak. Kolejne drzwi. Odezwał się mój instynkt gracza. Gdyby to była gra, zapisałbym ją właśnie teraz. No dobra, niech będzie, zapisz grę. Kaszle, o matko, ile dymu, wdech. Ale mnie pieką oczy. Chyba coś się jara, skoro tyle dym. Co jest? Zaczyna migać światło jak w horrorach. Albo ktoś nie zapłacił za prąd. Tu coś stoi. Kurwa. Kurwa, już po mnie. O kurwa, to coś mnie goni. Ja nawet nie wiem, co to jest. Cholera. Potrzebna jest karta poziomu drugiego. No to jestem w dupie. Nie mogę tak skończyć. Zaraz. Po przeszło 40 odcinkach stażu w SCP Containment Breach. A, to jest pewnie jakiś SCP. Już...
się ciebie nie boję. Ej ty, paskudo. Patrz się na mnie, jak do ciebie mówię. Jestem pewien, że Eleven skopię ci dupsko. Moje SCP 173. Super, walczymy z jakimś SCP. Dobrze. Czeka? Aha, ma jakąś asa w rękawie, skoro czeka. Nie wiem. Co? To kurwa bije tyle? O cholera. Ja się boję, co on zrobi za drugą teraz. Naprawdę? Przegrałem. Okej, coś się stało z ekranem, zaraz wracam. Okej, już to gra i znowu walczymy z SCP. Nie wiem. SCP, który chodzi w ciemnościach. Ja znam leczenie alfa. Dobra. Musimy dać radę, come on. Zgin śmieci. O cholera. Leczenie alfa. O, nie mam many. Leczenie alfa. On teraz zaatakuje. Kurczę, już ponad, bijemy tak mało. Idziemy dłużej fanty. Nie ponad. Tu można uniknąć ataku? Zmarnowałem fantę chyba. Gin. Dobra, zdech. O, znaleźliśmy kartę poziomu drugiego i wyjście końcowe. Zajebiście. O kurwa, udało mi się. Myślałem, że zginę. SCP-173 upuścił po sobie kartę do SCP poziomu drugiego. Mogę przejść dalej. Kuźwa, to miejsce jest tak creepy. Jak opuszczony psychiatryk. O, dobra, tu też jest. Tu pisze, pociągnij, aby wyłączyć systemy wentylacyjne. Ciągniemy? Tak, czemu nie? Od razu lepiej. Ile skrzynek? Okej, to myślę, że chyba znajdziemy dużo fantów. Bomby. Ja myślałem, jak to przeczytałem, to myślałem, że wybuchnie mi ta bomba. Dobra, przyznam się parę fantów. No dzięki. Dużą fantę, zajebiście. Okej. Wynoszę się stąd. Ojejciu. Ogłaszam alarm, dla całej placówki. Jakiś skończony debil otworzył klatki, która
wszystkie klatki z SCP. Wszystkich pracowników środka prosi się o natychmiastową ewakuację. Powtarzam, wszystkich pracowników ośrodka prosi się. Co ty, zostaw mnie, nie jesteś lekarstwo. Kto mógł być aż takim debilem? Ten, kto był debilem, to po prostu był debilem. Albo wylał kawę. Nie mogę na to przejść. Zmysł gracza atakuje po raz kolejny. Zapisałbym grę i sprawdził, czy przypadkiem nie ominąłem jakiegoś przedmiotu. To jest akurat spoko. Bo gra mi podpowiada, że ominąłem na przykład jakiś przedmiot, albo że zapisał grę. Tu jest jakaś kartka. Za każdym razem, kiedy kładziesz się spać lub budzisz się, twoje punkty HP i MP odnawiają się. Aha, okej. Okay. Nie, to chyba... Nie, nie, tu nie ma już nic. Dobra, spadamy. Jak tu ciemno. Trzeba znaleźć jakiś włącznik światła. A, tutaj jest. O kurwa, to są zombie. Rozumiem. Ja nie mogę, kur. Nie żarłem cytryny. Żeby nie przeklinać. Żarłem. To nie będę przeklinał. No ja pierdolę, kurwa, mać dupską, mam sklepany jak nic. What? Co to kurwa ma być? Nie, użyję bomby. Czyli po to chyba to była ta bomba. Dobra, wyleczmy się. Phantom. Co za śmierć. Duża fanta tu się przyda na pewno. Ale to gówno mnie ciora. O, dobra, to było niezłe. Chyba wierzyłbym przez stronę, żeby było tu cała szóstka, ale szczęście znalazłem tą bombę. Dobra. Dobra, nie, wyleczmy się. Tyle trzeba tej dużej fanty użyć. Wagi. Come on. Dobra, zginął. Tyle mu teraz zadałem. Serio. Dlaczego nie mogę mu tyle... Nie było tak łatwo, ale udało mi się. Jednak muszę mieć się na baczności. Gdzieś tu był SCP-49. Skąd ja przyszłem, kuźwa? Stąd chyba. No to idziemy na górę. Zobaczymy, co nas tam czeka. U. Nie. Nie, 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 nie. Zostaw mnie. Dobra, czyli mogę przy nim uciekać. Nie chcę się z nimi na razie bić. Gdzie ja idę w ogóle? Oho. Co to jest? SCP-913, świetnie. Dzięki temu mogę lepszyć swoją kartę do trzeciego poziomu. Już ulepszyłem.
A, nie dłuższe. To lepsze. Jak to się robi? Fajne? Nie wiem, ja nigdy nie grałem w SCP. Kurwa. Karta kredytowa. Ale to zjebałem. Teraz nawet stąd nie wyjdę. Nie, zajebiście, po prostu będziemy siedzieć tutaj 10 minut. Kurwa.